Pierwsze Ed i Eddie tak naprawdę odeszli, a cała akcja rozgrywa się w czyśćcu. Dawaj, Arturo. Tak naprawdę wszystkie postacie, które znajdują się w tej kreskówce, odeszli, a to, co tam się dzieje, to jest tylko i wyłącznie czyściec. Reprezentują oni tak naprawdę dzieci z różnych lat. Co? Ed na przykład uwielbia science fiction oraz horrory, co było popularne w tamtych latach, a jego ubiór na to wskazuje. Rolf był tak naprawdę farmerem w czasach 1900. Ed był z 1989, gdzie dużo eksperymentowano, dlatego też ma na głowie czapkę, której nigdy nie ściąga. To jest creepy. Siostry Kanker to tak naprawdę diabeł, który za wszelką cenę chce im uprzykrzyć życie w tym czyśćcu. I'm go solo.